Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj obchodzimy 32. niedzielę zwykłą. Udział w Eucharystii jest znakiem naszego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem. Przychodzimy więc, by stanąć przed ołtarzem jak mądre panny z zapalonymi lampami. Czuwamy na modlitwie, by kiedyś wejść na wieczne ma wieczne gody Baranka. Niech więc płoną nasze serca wiarą i miłością, by już tutaj być blisko Pana, by kiedyś otrzymać obiecane życie wieczne. Czytanie z Księgi Mądrości. Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują i ją znajdą. Którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej stanie o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni. Objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Oto Słowo Boże. Jedno pytanie mam na początek. Spróbujcie sobie na nie odpowiedzieć. Pytanie jest, brzmi, gdyby Pan Bóg dzisiaj Ci powiedział, że spełni jedno Twoje życzenie, jedno, to o co byś poprosił? Staje Pan Bóg przed Tobą i mówi Ci, dzisiaj dostaniesz to, co chcesz. Jedna rzecz. O zdrowie. No nieba. Proszę. O miłość. Zbawienie. Podoba mi się. Każdy z nas pewnie by jakąś odpowiedź miał. I dobrze jest mieć, wiecie, taką odpowiedź nawet gotową, żeby się nie trzeba było zastanawiać. Nie? Jak ci Pan Bóg kiedyś zaskoczy takim pytaniem, to żebyś się nie musiał zastanawiać, tylko żebyś miał gotową odpowiedź. Bo Pan Bóg takie pytania czasem zadaje. Zadał takie pytanie Pan Bóg młodemu człowiekowi, który miał na imię Salomon. Znacie tą historię. Pan Bóg się pokazał młodemu Salomonowi. Nie miał 20 lat jeszcze Salomon wtedy. I mówi do niego, co chcesz ode mnie otrzymać? O co poprosił Salomon? O mądrość. I mówi Biblia, że ta prośba się Panu Bogu spodobała. Spodobało się Panu Bogu, że Salomon poprosił o mądrość. Jak prosimy o mądrość, to Panu Bogu zawsze się to podoba. Nie wiem, czy wasze propozycje by mu się spodobały. Daj Boże. Ale jak prosimy o mądrość, to się zawsze to Panu Bogu podoba. Mądrość to jest najlepszy dar, jaki możesz od Pana Boga dostać. Nie ma lepszego daru niż mądrość. Nie ma. I mówię o tym dlatego, że dzisiaj cała liturgia słowa jest o mądrości. Pierwsze czytanie to jest pochwała mądrości. Dobrze jest rano wstać dla mądrości, bo znajdziesz ją czuwającą u swych drzwi. Ewangelia też jest o mądrości. Było 5 mądrych panien, które nie tylko lampy zabrały, ale jeszcze oliwę zabrały. Dzisiejsza Ewangelia też jest o mądrości. Mądrość to jest największy dar. I Salomon prosił o mądrość. I stał się mądry. Znacie tą historię, jak dwie matki przyszły do Salomona z jednym dzieckiem. I obydwie twierdziły, że to ich dziecko. I Salomon miał rozsądzić, która jest prawdziwą matką. I mówi, rozetnijcie to dziecko i dajcie po połowie każdemu. I jedna matka mówi, nie krzywdźcie dziecka, niech idzie do tej drugiej matki. A druga matka mówi, tak, rozetnijcie, niech ani ja nie będę go miała, ani ona. Jaka mądrość Salomona? Jakie rozeznanie ludzkich emocji? Od razu wiedział, która jest prawdziwą matką, bo mądrość to jest największy dar, jaki od Pana Boga możesz dostrzymać. Mądrość to jest największy dar. A co to jest mądrość? Mądrość to nie jest inteligencja.
Nie jeden był inteligentny i nic w życiu nie osiągnął. Mądrość to nie jest wiedza. Można mieć wiedzę i też nie wiedzieć, co z tą wiedzą zrobić. Mądrość to jest umiejętność podejmowania dobrych decyzji. Tyle. Człowiek mądry to jest człowiek, który umie podejmować dobre decyzje. To jest mądrość. Nie wiem, czy macie w życiu decyzje, których żałujecie. Są czasem takie decyzje, których się żałuje do końca swoich dni. Nieraz jedna decyzja całkiem życie może zmienić. Jedna. Albo na dobre, albo na złe. Dlatego tak ważne jest, żeby podejmować dobre decyzje. I dlatego trzeba prosić Pana Boga o Ducha Świętego, który jest dawcą mądrości. Dawcą mądrości jest Duch Święty. Jak masz podjąć jakąkolwiek decyzję, zawsze proś wcześniej Ducha Świętego o mądrość. Niezależnie od tego, jaka to decyzja. Jak sobie męża możesz wybrać, albo żonę, trzeba pytać Pana Boga o mądrość. Jak chcesz pracę zmienić, trzeba pytać Pana Boga o mądrość. Jak chcesz do Polski wrócić na stałe, trzeba pytać Pana Boga, czy to jest dobre. Jak chcesz dom kupić, pracę zmienić, cokolwiek, trzeba zawsze pytać Pana Boga. Na wybory jak idziesz, też trzeba się pomodlić o mądrość, żeby wiedzieć, co tam zakreślić. W tym najbliższym tygodniu będziecie podejmować wiele decyzji. Wiele. Niektóre z nich mogą być ważne. Pomódlcie się w tym tygodniu przed każdą decyzją, którą macie podjąć. Amen.